W dzisiejszym odcinku omówimy sobie operatory logiczne w języku C++. Czyli mamy tutaj takie krótkie wprowadzenie teoretyczne. Do operatorów logicznych w języku C++ zaliczamy trzy operatory. Jest to operator i, który jest koniunkcją, czyli iloczynem logicznym. I symbolem koniunkcji są dwa ampersanty, które nie są oddzielone ze sobą spacją. Następnie mamy alternatywę, która jest sumą logiczną i alternatywę czytamy jako lub. Jej symbolem w języku C++ są takie dwie pionowe kreski. Następnie mamy tutaj wykrzyknik. Wykrzyknik jest to negacja, którą czytamy nieprawda, że. Koniunkcja i alternatywa to zdania przynajmniej dwuargumentowe. Przyjrzyjmy się przykładom takim z życia wziętym. Popatrzmy najpierw na przykład koniunkcji. Pójdę do kina i pójdę do teatru. Natomiast jeżeli chodzi o alternatywę, to zdanie mogłoby brzmieć następująco. Pójdę do kina lub pójdę do teatru. Natomiast negacja, czyli tutaj ten trzeci operator logiczny, może być wyrażeniem jednoargumentowym. Na przykład nieprawda, że pójdę do kina. Oczywiście przedstawione jako przykłady zdania mogą być bardziej złożone. Na przykład pójdę do kina i pójdę do teatru i pójdę do restauracji. Albo pójdę do kina lub pójdę do teatru i pójdę do restauracji. Albo nieprawda, że pójdę do kina i pójdę do teatru. I tak jak w przypadku podanych przykładów, tak samo i w programach napisanych w języku C++, wyrażenia logiczne zwracają jedną z dwóch wartości. Albo true, albo false, czyli prawda lub fałsz. I teraz tutaj przyjrzyjmy się przez chwilkę koniunkcji. I teraz wróćmy do tego przykładu z kinem i teatrem. Pójdę do kina i pójdę do teatru. No i tutaj true, czyli prawda, będzie zwrócone tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oba czynniki będą prawdziwe, czyli oba argumenty, jeśli będą prawdziwe. Czyli jeżeli pójdę i do kina, i do teatru, to całe zdanie wtedy będzie prawdziwe. Natomiast jeżeli wypowiedziałabym zdanie, w którym twierdzę, że pójdę do kina i pójdę do teatru, ale jeśli nie poszłabym do kina lub nie poszłabym tutaj do teatru, ani nie poszłabym ani tu, ani tu, to wtedy cała koniunkcja w takim przypadku będzie nieprawdziwa. Czyli jeszcze raz, koniunkcja zwraca prawdę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie argumenty tworzące dane zdanie będą prawdziwe. Wystarczy tylko, że jeden z nich będzie nieprawdziwy, żeby całe zdanie z koniunkcją również było nieprawdziwe. Natomiast w przypadku alternatywy jest troszkę inaczej. Tutaj mamy pójdę do kina lub pójdę do teatru. Tu z kolei zdanie to będzie prawdziwe zawsze wtedy, kiedy przynajmniej jeden z argumentów będzie prawdziwy. No bo jeżeli pójdę do kina lub pójdę do teatru, no to w tym zdaniu, jeśli poszłam do kina, ale nie poszłam do teatru, no to spełniłam swoją obietnicę. Albo odwrotnie, jeżeli poszłam tylko do teatru, a nie poszłam do kina, no to też spełniłam swoją obietnicę. A jak poszłam i do jednego, i do drugiego, to też spełniłam obietnicę. Czyli w tych przypadkach zdanie z alternatywą zawsze będzie prawdziwe, czyli zawsze zwróci prawdę. Natomiast, żeby alternatywa zwróciła nieprawdę, to wszystkie argumenty muszą być niezrealizowane. W programach komputerowych instrukcje z wyrażeniami logicznymi często występują w wyrażeniach warunkowych. No i przykładami konkretnymi zajmiemy się już w kolejnych lekcjach. Pamiętaj, że jeżeli coś dla Ciebie jest niejasne z tego, co mówię, to zostaw komentarz. Zadaj pytanie w komentarzu, żebym mogła na Twoją wątpliwość zareagować.